Yes. Sekali lagi. Baik. Jadi Rosita. Siedzimy przy Luna Parku, udało nam się tu dzisiaj dojść. Oh yeah! I most, operę. Tak właśnie w Australii siedzą kakadu na drzewach. I skrzeczą. No, znajdujemy się nad jeziorem Lake George. To jest niedaleko Canberry. Jest to jezioro, które może dla oglądających wydaje się dziwnie, bo jest bez wody. Ale to teren o długości około 20 km i szerokości około 10 km, który napełnia się wodą w ciągu dosłownie jednej nocy. Jak widać tutaj w dół, jak pójdziesz kamerą, to jest kilka metrów głębokości i to w ten sposób się napełnia to jezioro. I w tej chwili, jak tam Filip pokaże, to pasą się, pełno jest owiec i ci farmerzy tutaj wypuszczają te owce, bo jest trawa na tym terenie. I jak przyjdzie ta woda, wypłynie, to farmerzy nie wiedzą, kiedy to jest i wtedy to ginie wszystko. To jest dziwne jezioro, dlatego że normalnie latami jest zupełnie suche, tak jak widzicie na tym zdjęciu. Natomiast przychodzi pewien moment, najgorzej jak to przychodzi w nocy, bo to jest wtedy momentalnie się napełnia i jest pełno wody tutaj, w ciągu dosłownie jednej nocy. I co dziwne, ta woda po jakimś czasie również ginie dosłownie w okamgnieniu i nie wiadomo gdzie, nie wiadomo skąd wypływa i dokąd wpływa z powrotem. I naukowcy się nad tym zastanawiają i nie mogą dojść, w jaki sposób ten cud natury tutaj jest właśnie. To się właśnie nazywa George Lake, niedaleko Canberry, gdzie jesteś razem z naszymi miłymi, młodymi, pięknymi. Już musimy kończyć. Super młodymi Filipem i Lili. A mówił Stanisław Potęga. A mówił i to z bliska mu robione i ze całe zmarszczki na pewno tam na zdjęciach będą. Tak, mam nadzieję, że Filip weźmie tam, podretuszuje, żeby tych zmarszczek nie było widać. Ok? To dzięki. Wszystko. Teraz pojedziemy do Canberry. Co prawda Liliana wolałaby ptaszki robić zdjęcia, ale dzisiaj wzięliśmy się na metodę i będziemy oglądać tylko zabytki. Aha, i dzisiaj jest przedwczoraj minęło stulecie właśnie Canberry, czyli to jest jedna z najmłodszych stolic świata, bo chyba tylko Brazylia jest młodszą stolicą. To wszystko. No, prawdę mówi, tak. Potwierdzasz? Potwierdzam. No to dobrze. No. To nas nie oszukują. A, jeszcze bagażnik. Ciach. Ja się tak patrzę, czy tam w górę nie widzę. Chciałabym wam pokazać, ale widzę, że... Czy pokazujesz języki, nie ma? Że nie ma. Bo obgadujecie jakieś bzdury. I to utrwalają na kamerze. Tam jest o czużowku, niech wyleci. Marce, C. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light
Eden saw play. Praise with elation. Chodzimy i zjedzamy. Mieliśmy iść do kina, ale dopiero za 2 godziny jest film, więc nie idziemy. Bo się nam nie chce czekać tak długo. Zobaczyć, jak to wszystko ładnie rośnie. I tam wszystko rośnie. No i tam. A tam idziemy się napić. No główna aktorka nie chce się tutaj wypowiadać więcej, jak słowo daje. No jak no więcej? Powiedz, no. Wszystko powiedziałam już. Tam są tak? Stawy, tu rośnie. Tam. Tak lecą. Nagrywam film, co powiedzą profesjonaliści? Próbujemy pyszne winka i właśnie mamy różowego muskata i jest bardzo dobry. Wspaniały, słodziutki troszeczkę, ale jest naprawdę... Chcesz próbować tego, Staszek? A to kubyka. Aha. Bardzo dobry. Very nice. Yes, I was right. Yeah. This is why you listen to my advice. Yeah. It's very, very, very soft, easy drinking wine. Even though it is sparkly, it goes down to easy. Tylko w Australii.